Szanowni Państwo, zapraszam na małe podsumowanie przebiegu naszych konsultacji społecznych. Proces rozpoczęliśmy w piątek, będziemy go kończyć w środę po południu. Dzisiaj mamy pierwszy dzień tygodnia roboczego i zobaczmy, co się pojawiło na naszych mapach. Pierwsza mapa, którą tak pokrótce omówię, dotyczy potrzeb tego, co się znajduje w ramach usług, Centrum Usług Społecznych. I pojawiły się tutaj pewne argumenty. Zacznę może od oferty dotyczącej punktu poradnictwa i argumentu, który mówi, że powinna ona być rozwijana tak, aby skutecznie odpowiadać na rosnące potrzeby psychologiczne, no, terapeutyczne mieszkańców i mieszkanek Puław. To jest argument, który cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego od niego zaczynamy. Mamy tutaj taką tezę, która wspiera ten argument, mówiąc, że kolejki do psychologa są bardzo duże i potrzeba zwiększyć liczbę godzin dostępności specjalistów. Mamy też podważenie tej tezy, która mówi, że Centrum Aktywności Społecznej przez ofertę warsztatów wspiera w emocjonalnym rozwoju mieszkańców i mieszkanek. Natomiast do tego podważenia mamy też podważenie, czyli w sumie argument, który wspiera naszą tezę, mówiąc o tym, że potrzebne jest rozwijanie usług psychologiczno-terapeutycznych. I tutaj mamy takie głosy, które razem mówią, że udział w warsztatach skoncentrowany na danym problemie dla wielu osób jest równoznaczny z publicznym przyznaniem się do problemu. Nie ma zainteresowania tego typu wydarzeniami. Tutaj widzimy, że może jakiś problem właśnie dotyczy tego społecznego aspektu. I tutaj jest, myślę, duży potencjał jeszcze na to, żeby kilka głosów się pojawiło. Przejdźmy jeszcze może do innego tematu, który już został poruszony. Tutaj mamy taką tezę, która mówi, że oferta CAS powinna być lepiej skrojona pod potrzeby pewnych grup odbiorców. Mamy dwa wsparcia do tej tezy. Jedno mówi, że należy wprowadzić więcej zajęć dla młodzieży. I ten argument mówi, że brakuje w ramach CAS zajęć ruchowo-tanecznych, ale mamy tutaj podważenie tego argumentu. Pewien głos, który mówi, że od dłuższego czasu w ramach CAS organizowane są zajęcia, takie jak Zumba, Pilates czy Krav Maga. Tu widzicie Państwo, tutaj rozwija się jakaś dyskusja. Jeżeli Państwo zgadzają się z tymi tezami lub nie zgadzają, to prosimy kliknąć link na mapie i wypowiedzieć się na ten temat, mówić dlaczego. Jest też kilka tematów, które nie zostały poruszone w tej konkretnej mapie, czyli zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne lawinowo rośnie. Czy usługi CUS celnie trafiają w potrzeby mieszkańców mieszkanych Puław oraz CUS nie wymaga prowadzenia modyfikacji? Jeżeli Państwo uważają, że przepraszam, jeżeli Państwo uważają, że wprowadzenie modyfikacji jest potrzebne, to prosimy tutaj napisać dlaczego. Jeżeli nie jest potrzebne, to też zachęcamy do tego, żeby zacząć. Pokażę kolejną mapę. To jest ta mapa, która była prezentowana na początku, na tym filmiku wprowadzającym wprowadzenie opłat, ale tutaj, o, proszę Państwa, przed chwilą patrzyłem jeszcze. Nie było nowych tez, a tutaj, jak widać, pojawiają się nowe tezy. Ja je dołączam do dyskusji, kropki wnikają. Po odświeżeniu każdy będzie mógł je zobaczyć. Ja tutaj odświeżę tematy. Proszę, i zaraz zobaczymy, sam się nie widziałem, co się spadło. Jak widzą Państwo, na żywo dołączam te tezy. Usługi świadczone w ramach systemu będzie bezpłatne. Poparcie, tak, dla rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych czy seniorów z niską emeryturą. I kolejny głos. Istnieją przypadki, w których obywatele mogą częściowo finansować daną usługę. I tutaj ten się rzutu głosi. Głos, przepraszam, myślałem tutaj. Tak to się odbywa, masz to zrobione. Jeśli ktoś chce mieć na przykład co tydzień osobistą terapię, to mógłby częściowo dofinansować ją. To są drogie usługi, a może wtedy byłoby więcej godzin dla innych. Kolejny argument, jeżeli Państwo mają przemyślenia, to proszę. No i tutaj ten przykład. Kwestia opłat powinna być uzależniona od wysokości osiągniętego dowodu. I ten głos, który był dodawany dla przykładu, osoby najbiedniejsze powinny móc uzyskać pełne dofinansowanie w przypadku prowadzenia opłat za usługi świadczone przez CUS. Jeżeli Państwo się z tym zgadzają, to widzę podobny głos, lub się nie zgadzają, zachęcamy do powiedzenia się na mapie. Jeszcze rzucimy okiem na ostatnią mapę. To jeszcze odświeżę, żeby zobaczyć, czy coś się nie pojawiło. Nie, to popatrzmy sobie. Mamy tutaj dyskusję dotyczącą Akademii Lidera Lokalnego. I takie tezy, że wystarczająco Akademia wspiera NGOs i osoby chcące prowadzić organizacje pozarządowe. I mamy tutaj takie raczej argumenty. Dwa podważające, jeden wspierający. Wspierający mówi, że Akademia dostarcza cennych zajęć, w szczególności dla osób młodych, i podważenia warsztaty dotyczące rewitalizacji nie są potrzebne w ramach PAL, więc tutaj można sugerować jakieś konkretne zmiany, częściowe zmiany. Czy też Akademia Lidera powinna mieć swoją siedzibę w tym samym miejscu co CUS, aby łatwiej wypełniać formalności potrzebne do skorzystania z usług PAL. Okej, więc jeżeli Państwo się zgadzają z tym lub nie zgadzają, zachęcamy do wypowiedzenia się. I ostatni argument, który się pojawił od Państwa. Klub zaspokaja, tu mówimy o klubie wolontariusza. Klub zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie organizowania i wspierania osób chcących bezinteresownie i dobrowolnie działać na rzecz innych. Mamy podważenie.
działania klubu są niewystarczające, gdyż w ławach jest wielu potrzebujących, do których nie dociera. Jeżeli mają Państwo odmienne zdanie lub się zgadzają, tutaj też jest miejsce do tego, żeby się wypowiedzieć. Zachęcam do samodzielnego zapoznawania się z tymi mapami. To był taki bardzo szybki przegląd, żebyście Państwo na bieżąco zobaczyli, jak to wygląda. Mogliście Państwo zobaczyć też dodawanie argumentów, które zostały przez kogoś uzupełnione. Na dzisiaj to tyle. Życzę dobrego popołudnia. Jutro konsultacje trwają dalej. Będzie nagrany kolejny materiał sprawozdawczy. A w środę takie podsumowanie jeszcze w godzinach wcześniejszych, bo konsultacje trwają do środy do 10 do godziny 16. Dziękuję bardzo.